Halo, czy szpital? Czy szpital? Nie śpita? Albo co? Bo pogotowie. A czy ratunkowe? Bo człowiek umiera. No bez przesady, teściowa. Co? Wyrostek. Nie, teściowa starsza. Ślepa, nie do jakiego okulisty. Ja mówię, że ślepa to kicha. No. A ja nie zawracam żadnej głowy, to nie jest przeziębienie. Nie kicha ustami, tylko mówię, że kicha ta, co jest w środku, w brzuchu, no, ślepa, kiszka. No. A czy ja się chwalę, że nie piłem? Piłem i jadłem też, bo są urodziny. Dziękuję uprzejmie. Nie moje, teściowej. Ona połknęła grzybka i strasznie orąbnęło, wie pan? Z czym? Nie wiem, zapytam zaraz. Mamusiu, z czym mamusia była łaskawa tego grzybka? Co? Mówi, że z widelcem. Nie. Ale jaki srebrny. To jest prezent, kochany. Ukraiński, tak. Nie grzybek marynowany, tylko wzór ukraiński. To jak, przyjedziecie? Nie? Dlaczego? Nie macie czym? A karetka? A, pożyczyli ci z gazowego. To niech oddadzą. Oddadzą tym z kanalizacyjnego. A kiedy wasza kolej? Za tydzień. Oj. To kiepsko. Może nie wytrzymać. Zaraz zapytam. Mamusiu, czy mamusia wytrzyma tydzień? Mówi, że nie. Ale łże. Ja ją znam. Strasznie twarda jest. Ta. 100 lat. Sto lat czy ma? Nie. Sto lat czy miała? A, ja nie wiem. Co mam robić? Nie chcę. Bo nie wytrzymam tego jej jęczenia. No. Tak, oczywiście, decyduję się. Naturalnie, że na najgorsze, tak. Inaczej bym się nie decydował. Tak jest. Słucham. Tak. I ja wykonuję, tak. Nóż też. A nie wiem, czy ostry. No, konserwę otworzy. Ja? Ja to mam robić, panie doktorze? Nie, bardzo... Panie doktorze, może by pan taksówką przyjechał? No ja wiem, że drogo, sam nie jeżdżę. A nocnym? Biją? Ale nie na wszystkich liniach. Może by pan miał akurat szczęście. Panie doktorze, ja rozumiem, teściowa, człowiek, konwencja genewska... Ale ja tego nigdy w życiu nie robiłem. Pan też nie? Na studiach 3 z 2. Och, to rzeczywiście słabiutko. Nie słyszy. Jakby słyszała, to by wyzdrowiała. Nie dopuszczę, oczywiście, że nie dopuszczę. Za szybkie wyzdrowienie może się odbić na zdrowiu. Moim, tak, oczywiście. Tak, panie doktorze, zaczynajmy, bo ja bym to wolał mieć już za sobą. A myślę, że mamusia też. Co mówi? Nie, nic nie mówi. Kozaka ma w ustach. Nie grzyba, buta kozaka. Zagryza, no. Z bólu zagryza. Narkoza? Nie, to bez przesady. Tak. Nie. Tak. Co robisz? No, schodzi. Schodzi. Nie, mówię, że ze stołu próbuję zejść. Przywiązać. Mamusia nie schodzi, bo mamusię przywiąże zaraz. No. Tak jest. Jedyna, kochana, teściowa. Co?
Jodyna czy jest? A, nie wiem, no, chyba nie ma. Chwileczkę pan zaczeka, zdaje się, że jest magii. No, kolor taki sam. To się nie zorientuje, pomyśli, że zdezynfekowana. Panie doktorze, no, zaczynajmy, bo znieczulenie mija. Nie teściowej, mnie mija. No. A co pan zwariował, gdzie ja po nocy pół litra dostanę? Tak jest. Uwaga, zaczynam. O! Przeciąłem. Panie doktorze, ja nie dam rady. Ja obrzydliwy jestem strasznie. Tam są takie te, takie sznureczki, takie. Takie tasiemki, takie flaczki. Czy ja panu muszę opowiadać, jak to wygląda? Tak, no kilka kropel. Zatamować? No musiałbym powyciągać watę z okien. No, no pociągnąłem spory kawałek. To. Ze 2 metry. To nie to? Za długie. To. Panie doktorze, a musi to być? Może się ona obejdzie bez tego. Nie. Z powrotem nie wchodzi. Nie. Na siłę też nie. Nie. Nie wchodzi. Panie doktorze. Halo, zaraz, panie doktor. Panie doktorze, gdzie pan idzie? Chwilę, co, rozbabrał pan człowieka i co? Jak to? Zeszyć? Nie mam czym. Maszyna do szycia jest. Overlock, tak. Tak, do wykańczania. Spróbuję ją obrzucić. Tak. Panie doktorze, kończmy, bo zabulę za telefon jak za zboże, no. Tak, tak jest, tempo gazu. Tętno czy ma? A gdzie ona to może mieć? Tam, gdzie ja? No, pan chyba żartuje. Nie. To, cicho. Oddycha, tak. Z ulgą oddycha. Cicho, coś mówi. Co? A, dziękuję mi bardzo. Bardzo mi serdecznie dziękuję, że jej rozciąłem ten gorset. I ja panu też, panie doktorze. Do widzenia.